Witam wszystkich serdecznie. Pierwszy odcinek serii od A do Z. I w tym odcinku powiem Wam coś o akumulatorach z własnego doświadczenia, więc jest to bardziej taka wiedza teoretyczna z doświadczenia niż taka książkowa, z którą zazwyczaj się gdzieś spodziewamy. Więc lecimy z tematem od instalacji 12V, 24V i 48V. O zaletach i wadach każdego systemu. Więc zaczynamy. Podstawową jednostką w akumulatorach jest napięcie. I na przykład ten sześciocelowy akumulator, bo każda cela ma swoje napięcie i osiągamy nominał 12 V. Mamy 12 V na akumulatorze. Możemy akumulatory łączyć w system 12V, 24V, czyli dwa akumulatory, bądź cztery akumulatory, co daje nam 48V. I teraz troszeczkę o wadach i zaletach każdego systemu. Dlatego tutaj leżą takie rury, które będą pokazywać tak, żeby ktoś sobie umiał lepiej wyobrazić, jaki kabel trzeba, żeby doprowadzić 1000 W do urządzenia. W przypadku 12V 1000 W daje nam 83 ampery. Do tego trzeba duży, naprawdę duży kabel. Kable nie są tanie, ale raz kupione i dobrze zamontowane służą latami. W systemie 24V trzeba troszeczkę mniejszą rurę, bo mamy dwa razy mniejszy prąd. Jak widać, w stosunku 12-24 prąd nam maleje prawie dwukrotnie. I teraz jeszcze mamy system 48V. Dla 1000 W przy 48V potrzebujemy 20 A z haczykiem, żeby doprowadzić 1000 W. Tutaj miało być W, a nie volt. Brawo ja. No tak. I potrzebny chudziutki kabelek, więc oszczędzamy na kablach. Ale co to by było za ale, jakby nie było ale? Zróbmy sobie teraz tutaj zestawienie. Mamy system 12, 24 i 48. No i co widzimy? Jest zależność prądowa, ale też jest zależność w eksploatacji. W przypadku 12V systemu, takiego na przykład jak w tym aucie, mamy auto i mamy system... Karteczki uciekają. I mamy system 12V, który działa dość sprawnie. Mimo lat, mimo dużych prądów, daje radę. Ale są właśnie ograniczenia. Przy 12V 1000 W 83 A. Kable muszą być bardzo grube i muszą być krótkie, żeby ten prąd dobrze przechodził. W systemie 28 można sobie pozwolić na chudsze kable. A w systemie 48 można sobie jeszcze na chudsze pozwolić. Tylko robi się niebezpiecznie, bo system 12V można uznać za bezpieczny. W teorii. W teorii wszystko jest bezpieczne, nawet łyżka z wodą, ale wiemy, jak to się może skończyć. Dlatego to są typowo moje doświadczenia. Niech każdy to traktuje z dystansem. Więc lecimy dalej. 12 jest w miarę bezpieczna. 24 już tak... No powiedzmy, że w skrajnych warunkach coś się może zdarzyć. Ale jak to znamy z życia, różne rzeczy się dzieją. W systemie 48, spróbuję tak to objąć, bo tego jest też dużo, bo są cztery akumulatory. W systemie 48 to już jest napięcie niebezpieczne, które może nas kosztować życie. Dlatego trzeba strasznie uważać, jak się coś robi. I w dodatku układ 48V jest niestandardowy. Więc wszystkie zabezpieczenia i tak dalej musisz kupić specjalne, żeby zabezpieczyć instalację i siebie przed porażeniem
przed łukiem elektrycznym i tak dalej. I teraz wstąpimy do fazy eksploatacyjnej. Mamy na przykład ten jeden akumulator. On miał 70 amperogodzin i na systemie 12-woltowym możemy mieć jeden akumulator i lecimy. Czyli powiedzmy nasza instalacja jest minimalistyczna, mamy tylko jeden akumulator, jedną przetwornicę, jeden panel i wszystko hula. Wszystko ładnie, pięknie. Potrzebujemy więcej. Robimy 24 V. Czyli mamy już ten układ. Czyli mamy teoretycznie więcej możliwości, bo potrzebujemy mniejsze kable, które raz dobrze zrobione, jak mówiłem, będą służyć latami. Nie warto robić zawsze na wymiar, zawsze warto zrobić sobie troszkę dłuższe, jakby coś się miało zmienić. Co wiem z własnego doświadczenia. Czyli robimy sobie 24 i oszczędzamy na prądzie, oszczędzamy na kablach. Sprawność przetwornicy jest lepsza. Ale jest teraz takie ale, które powstaje po iluś latach. Czemu tutaj mam wyeksponowane te cztery akumulatory? Bo wszystkie umarły. I teraz wystarczy, że jedna cela umrze i w przypadku systemu 24-woltowego, w układzie 24-woltowym cała sekcja, czyli 24-volt, czyli to nam umiera. I teraz sobie wyobraźmy, że mamy sekcję 48 V. I wystarczy, że jedna sekcja umrze. Albo dwie. I już mamy praktycznie wszystkie akumulatory do wymiany, bo w jednym rzędzie jest wskazane, żeby wszystkie akumulatory miały tą samą pojemność. Bo ten prąd idzie stąd, tu, tu, tu. I tam dopiero wychodzi. Więc jeżeli gdzieś będzie jedna zła cela, zakładając, że to jest zła cela, to na niej się będzie odkładać cały prąd i wszystko bierze w łeb. I to takie jest właśnie praktyka. 12 V, jedna cela nam umrze, nie ma problemu, zastępujemy jednym akumulatorem. Mamy system 24 V, umrze jedna cela, jeszcze może coś dobierzemy dla dwóch. Powiedzmy po 5 latach eksploatacji umrze nam w tym jedna cela i mamy 3 akumulatory, które już ciężko dobrać do czegoś innego, bo musimy stworzyć jeden dobry ciąg i się robi grzęsko, bo jeżeli nie będziemy umieli dostać takiego akumulatora, to praktycznie ten dobry akumulator i ten dobry akumulator jest do wyrzucenia albo do odsprzedania komuś, kto będzie chciał kupić używkę. A w obecnych czasach raczej z tym nie będzie problemów. Więc zalety i wady. 12-woltowy, czyli mamy powiedzmy koszt 1000 zł za sztukę, czyli za 1000 zł kupujemy akumulator i robimy sobie system 12 V. Dwa, to mamy 2000. Idzie jeszcze czarować. System 48. Mamy 4 akumulatory. 4000 zł. I wszystkie części do układu muszą być specjalne. Bo łuk przy 48 V to mamy więcej niż w spawarce. Każdy, kto widział, jak się spawa, wie, że ten łuk nie jest łatwo do zgaszenia. Przy akumulatorach jest tak samo. Ktoś, kto spawał, chcę mi wyobrazić, 20 amper, no, blaszka jedynka, ale na przykład przy 40 amperach, no to już taką dwójkę idzie spawać blachę, nawet idzie przepalić. A przy 12 voltach i 83 amperach, no to już taką czwóreczkę z biedą, naprawdę z biedą idzie pospawać, dwójeczkę lekko. Więc taki materiał naprawdę jest grubsza i z taką przestrogą, jak będziecie dobierać sobie system 12-woltowy, 24-woltowy bądź 48-woltowy,
zdecydujcie sobie, pomyślcie przyszłościowo, ile będę potrzebował prądu, ile jestem w stanie w ciągu roku wydać na to pieniędzy. Bo każdy akumulator trzeba obsługiwać, czy to jest kwasowy, żelowy. Teraz są 18650, 3-litowo-fosforanowe, LiFe poli. Litowo-żelazowe. Tak, żeby się nie zakopać. LiFe po 4. Więc każdy akumulator potrzebuje obsługi. I jak masz 48, to już potrzebujesz balancer, bo każde ogniwo będzie się inaczej zachowywać i trzeba dbać o to, żeby na przykład te nie poszło w górę, a te były niedoładowane. Trzeba mieć balancery. W systemie 24V, jak masz dobre akumulatory, dbasz o wszystko, idzie objechać, balancer 24V da radę. W przypadku 48 potrzebujesz jeden dobry balancer, bardzo drogi, i potrzebujesz pilnować to, bo wystarczy, że jeden akumulator zacznie walić klocki i masz po układzie. A przy 12 podłączysz go do samochodu i podładujesz. Przy przykładzie 24V podłączysz do ciężarówki i podładujesz. System 48V jest nietypowy, nie podłączysz do niczego. Nie jestem przeciwny systemowi 48, bo ma swoje plusy, bo niski prąd. Jeżeli mamy dobre ogniwa, jesteśmy w stanie wydać pieniądze naraz, w dużej ilości. I przetwornicę, która nie będzie tania, i też panele, bo w wypadku systemu 12V wystarczy ci jeden panel. I w przypadku systemu 48 już potrzebujesz przynajmniej 3 panele, żeby osiągnąć napięcie, żeby ładować, nie tylko głaskać, tylko ładować te akumulatory. Bo musisz mieć napięcie i prąd. Mam nadzieję, że takie pierwsze skojarzenie się z akumulatorami coś dało. Jest to ciąg od A do Z z doświadczenia. Nie jest to książkowa informacja, jest to taka bardziej praktyczna, więc jak to się mówi, będzie na pewno nie jedna poprawka. I proszę w komentarzach wszystkie te niedopowiedzenia, co tutaj są, uwzględnić. Bo dużo i coraz więcej ludzi się mnie pyta, jak coś zbudować, z czego zbudować i jak, na czym się opierać. A te informacje co chwilę muszę powtarzać na nowo. Więc jest powiedziane plusy i minusy 12V, plusy i minusy 24V i plusy i minusy 48V systemu. Mam nadzieję, że coś udało mi się objaśnić i coś komuś pomogłem. Proszę pozostawić komentarz, czy coś to dało, czy coś jeszcze trzeba powiedzieć do samych akumulatorów. Bo następnym etapem będzie sprzężenie akumulatorów z przetwornicą, co też nie jest takie proste, jak się wydaje.